Przedstawiciele Wałbrzyskiego SLD chcą zmian w komunikacji miejskiej. Głównym punktem odniesienia do usprawnienia transportu publicznego oraz wyeliminowania korków w godzinach szczytu według SLD jest zastosowanie w Wałbrzychu inteligentnych systemów transportowych oraz bezpłatna podróż miejskim autobusem dla wszystkich mieszkańców miasta, która zmobilizuje Wałbrzyszan do pozostawienia aut w domach. Cieszy nas, że drogi się remontują, cieszy nas, że mieszkańcy mogą w komfortowych warunkach, jeżeli chodzi o autobusy, przemieszczać się po naszych drogach, ale my uważamy, że kierunek, który powinien być obrany w naszym mieście, powinien być kierunkiem, który niektóre miasta europejskie już obrały, niektóre stolice europejskie, ale również kierunek, który obierają gminy w Polsce, tak? A więc kierunek skierowany przede wszystkim do mieszkańca, do tych osób niezamożnych, które w większej liczbie korzystają z komunikacji miejskiej. A więc jednym z głównych naszych dzisiaj postulatów jest to, aby komunikacja miejska dla Wałbrzyszan była komunikacją darmową. Wiemy, że to powoduje zwiększenie ilości pasażerów o około 4, nawet do 5 razy. Wiemy, że przede wszystkim ma to ogromny wpływ, bo około 50-60% redukuje się zanieczyszczenie powietrza. Miasto jest bardziej odkorkowane, co też jest ważne. Pozwala na lepszy przepływ tych mieszkańców. Powoduje to, że oni nie tylko już w mieście, ale również i teraz w całej aglomeracji będą bardziej mobilni. Będzie łatwiej im przemieszczać się z punktu do punktu. Będzie łatwiej im, jeżeli chodzi nawet o pracę, którą często podejmują mieszkańcy powiatu w Wałbrzychu i odwrotnie. Dlatego uważamy, że komunikacja w mieście powinna być darmowa. Przynosi to same pozytywy, jeżeli chodzi o finansowanie. To dzisiaj dochody ze sprzedaży biletów to jest poziom 12 milionów złotych. Przy budżecie, który mamy zaplanowany na rok 2014, czyli 620 milionów złotych, jest to raptem 2% tego budżetu, a więc nie jest to jakaś kwota, która w sposób jakiś drastyczny obciąży ten budżet i uważamy, że te 2 miliony, kiedy będziemy radnymi miasta Wałbrzych, znajdziemy i uważamy, że komunikacja mieszkańcom Wałbrzycha darmowa będzie służyła. Tym bardziej, że mieszkańcy tą komunikację już utrzymują ze swoich podatków, a płacąc jeszcze dodatkowo za bilety, płacą jak gdyby po raz drugi za tą komunikację. Kolejnym tematem, który od lat budzi wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza ze strony opozycji, jest brak centrum przesiadkowego dla komunikacji międzymiastowej. Przypomnijmy, że w miejscu, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu stał dworzec PKS, dziś powstaje kolejny market. Moje działania są od 2007 roku, kiedy jako jeszcze radny powiatowy składałem interpelację w sprawie PKS-u, w sprawie dworcu PKS-u i funkcjonowania w ogóle komunikacji w Wałbrzychu i w powiecie. W 2012 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wystosował pismo do prezydenta miasta w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że MPK bankrutuje. Zarząd, radni i starosta mieli pomysł na firmę, miejską firmę przewozową, żeby ją ratować, ratować sprzęt, ratować ludzi, którzy są bardzo dobrymi fachowcami, którzy pracowali w tej firmie. Postanowiliśmy dofinansować to przedsiębiorstwo i utworzyć na bazie MPK PKS, przedsiębiorstwo, które obsługiwałoby mieszkańców Wałbrzycha, ale również byłoby przedsiębiorstwem międzymiastowym, komunikacyjnym przedsiębiorstwem międzymiastowym. Do dnia dzisiejszego przypuszczam, że ta odpowiedź nie nadeszła z ratusza. W każdym bądź razie wtedy jej nie otrzymaliśmy. Ratusz obiecywał mieszkańcom, że w momencie, kiedy Wałbrzych stanie się miastem na prawach powiatu, mieszkańcy będą mieli dworzec PKS-u przy ulicy Mazowieckiej. Miasto już 2 lata jest na prawach grodzkich, takiego PKS-u nie ma. Dodatkowo również należałoby, mówiąc o transporcie, pomyśle na transport, wyjaśnić, mam nadzieję, że władza to zrobi jeszcze przed wyborami, wyjaśni mieszkańcom Wałbrzycha, dlaczego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, które istniało od XIX wieku, zbankrutowało i jak w dniu dzisiejszym rozliczenie wygląda masy upadłościowej, czy zostały wszystkie zobowiązania tej firmy pokryte. Była to spółka gminy, a więc udziałowcem, można powiedzieć, był każdy mieszkaniec i każdemu mieszkańcowi należy się wyjaśnienie co do funkcjonowania oraz upadku tej firmy. Trzecią, również ważną jak dla mnie
Sprawą jest budowa obwodnicy w Wałbrzychu. Od 12 lat mamy cały czas obiecywane, że ta obwodnica będzie. Byli różni ministrowie w Wałbrzychu, różne deklaracje były podpisywane. Pan minister Grabarczyk również obiecywał. Dzisiaj rząd się zmienił, pan minister Grabarczyk jest w innym resorcie, a obwodnica tak jak zarasta od 12 czy 14 lat.